Koszykarze Deki Pelplin niedawno zakończyli sezon, w którym byli debiutantami na szczeblu pierwszej ligi. Celem drużyny prowadzonej przez Bartosza Sarzało było utrzymanie. Klubowi z Pelplina udało się ten cel osiągnąć. Po zakończeniu rozgrywek działacze wraz z prezesem klubu Przemysławem Bielińskim przedstawili plan działania na kolejny sezon. Niespodziewanie będą jednak musieli zmienić trenera. Bartosz Sarzało 9 kwietnia złożył rezygnację, a kilka dni później został przedstawiony jako nowy szkoleniowiec SKS Starogard Gdański.